Siemano, witajcie tutaj Wojan Team i spójrzcie, przygotowałem sobie masę rzeczy, aby stworzyć dzisiaj swój własny sklep, w którym będziemy sprzedawać kozackie produkty. Ponieważ patrzcie, w moim domku pojawiła się taka brzydka tablica dirtowa. No jak myślicie, kto mógł ją zostawić? No oczywiście, pewnie Nubek. Czytamy, co tutaj jest napisane: nowy sklep obok domku Nubka, zapraszamy. Coś takiego zostawił tutaj u mnie w domku. Idziemy w takim razie obczaić ten jego sklep. Ale jak zobaczyłem tą tabliczkę, to od razu postanowiłem przygotować się na zrobienie swojego własnego sklepu. No i przyznam, już widziałem sklepik Nubka, żeby sprawdzić mniej więcej, co on takiego zrobił, żeby popatrzeć, jak to zrobić lepiej niż Nubek. No i słuchajcie, ten jego sklep wcale nie jest jakiś taki niesamowity. Jeśli nie wiecie, widzowie, to teraz na Wojanowicach panuje szał pieniądzowy, szał, ponieważ wszyscy rzucają się na jakieś zarabianie mamonki, banknotów, pitosiku, dolarów i tak dalej. A to jest właśnie sklepik Nubka. Tak się prezentuje i słuchajcie, no dosyć ładnie wygląda. Jak na Nubka, to wyszedł mu bardzo ładnie. Zainspirowałem się tą wełną. Wziąłem sobie niebieską i białą wełnę. Wziąłem sobie też dębowy płotek. Więc troszeczkę się zainspirowałem, ale generalnie będzie ten sklepik zrobiony troszeczkę, mam nadzieję, fajniej. Zobaczymy. I spójrzcie, mamy tutaj takie oferty jak: posprzątam ci pokój za 5 dolarów. Czyli Wojan coinów. Wojan coinów, tak, bo to są takie coiny. I słuchajcie, możemy kupić teraz. Aj, to jest jakaś po prostu książka, ochrona 1. Ale ta książka daje to, że Nubek posprząta nasz pokój. Spoko. Oferta numer 2: popilnuję twojego domku przez 1 godzinę za 15 dolarów. Nie, te ceny trzeba negocjować z Nubkiem, to nie ma sensu. Jeszcze posprzątać pokój, to rozumiem, ale to za 1 godzinę 15 to jest za dużo. I patrzcie na to, oferta: nauczę cię grać w Minecraft za tanio. 50 dolarów, 50 Wojan coinów. Nie no, za jak nauczyć grać w Minecraft Nubek? Przecież to tak nie działa. Nubek nie potrafi nauczyć, nie potrafi grać w Minecraft, co dopiero nauczyć. Więc to nie ma żadnego sensu. Dlatego wróćmy sobie tutaj, chodźmy sobie. Ej, a co tutaj jest? Wydać kasę tylko u Nubka, zapraszamy. Aha, czyli to są jakieś reklamy Nubka. No nieźle Nubek się bawi. Fajne sobie tutaj reklamy zostawił. Słuchajcie, my tutaj też sobie weźmy kluczyk i wyciągniemy kilka pieniążków. O właśnie, stąd spójrzcie, nasze pieniążki wojanowiczowe. Wezmę sobie całe 11, okej. Teraz rozwalamy. I tą dzik nie idziemy sobie wyrzucić. Wyrzucamy tutaj, okej. I lećmy sobie teraz wybudować nasz sklep, który będzie dużo bardziej opłacalny i w którym na pewno znaczna większa ilość wojanowiczanów będzie chciała robić zakupy. I ten sklep właśnie będzie tutaj. Patrzcie, jest to perfekcyjne miejsce. Tylko jest troszeczkę mało tego miejsca przez ten domek. Więc na pewno ten domek sobie zniszczymy. Tak, ten domek, który tutaj stał od samego początku praktycznie Wojanowic. I mam troszeczkę wyrzuty sumienia, że go będę niszczył. Nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby go zniszczyć. Słuchajcie, no on jest tutaj od samego początku, ale on nie sprawuje żadnego zastosowania, tutaj nic się nie dzieje. Tutaj on nie ma sensu tutaj, żeby on tutaj był, jeżeli on kompletnie do niczego się nie nadaje, więc no zniszczymy go, jak się do niczego nie nadaje, to go zniszczymy. Najwyżej odbudujemy go gdzie indziej. Wszyscy wiedzą dokładnie, jak on wygląda. Jest tutaj od samego początku, więc jakieś zmiany trzeba na Wojanowicach wprowadzać, co nie? A ostatnio wprowadzamy, bo jak widzicie, wprowadziliśmy pieniążki. Teraz jeszcze własne sklepy. Więc naprawdę się tutaj dużo rzeczy dzieje. I właśnie tak, trzeba iść za ciosem, trzeba robić nowe rzeczy na Wojanowicach, nie trzymać się ciągle tych starych schematów, nie zostawiać tych budynków, które nie są wykorzystywane i działać. I teraz zastanawiam się, co bym mógł sprzedać w takim sklepie. No bo wiadomo, na początku go wybudujemy, ale potem trzeba będzie tutaj też coś sprzedawać, co nie? To zupełnie inna bajka. Więc co do sprzedaży, jeszcze aż tak się nie zastanawiałem. Mam na pewno bardzo dużo diaksów. Na pewno można byłoby sprzedawać jakieś, nie wiem, ziemię na Wojanowicach. O, albo wieżowce. Ty, widzowie, za stak tych dolarów sprzedam mój wieżowiec. Nie, żartuję, żartuję. Już się nie bawię w sprzedaż mojego wieżowca. Już kiedyś to zrobiłem i tego żałowałem. Dobra. Dobra, zaczynamy w takim razie. W takim razie tak. Dzwon w sumie nawet by tutaj pasował, więc całkiem fajnie. O, mam pomysł. Plecak Palion Style na coś mi się przyda. Spójrzcie, pyk. I wrzucimy tutaj, powiedzmy, takie tabliczki. Okej, tego aż tyle nie potrzebujemy, więc sobie wrzucimy, żeby mieć troszeczkę miejsca w ekwipunku i żeby sobie móc to wziąć. Okej, dziękuję bardzo. I teraz sobie odłożymy te rzeczy, więc dziękuję, dziękuję, dziękuję. I co my tutaj mamy? Stół kowala też tego nie potrzebujemy, ale na pewno crafting table się przyda. Okej, i mamy miejsce. Mamy miejsce, więc teraz dobrze byłoby jeszcze tego miejsca troszeczkę tutaj wyznaczyć, powiększyć troszeczkę tą przestrzeń. Okej,
Teraz wygląda to całkiem nieźle. Albo jeszcze jedno do tyłu. Okej, jeszcze jedno do tyłu i koniec. Słuchajcie, przestrzeń będzie gotowa. Nasz sklepik będzie też przygotowany. Już się nie mogę doczekać sprzedawać moje pierwsze tutaj produkty. Można powiedzieć, że tutaj jest taki trochę Voyan Shop. Tak, widzowie, ponieważ jeżeli nie wiecie, no na pewno wiecie, ale słuchajcie, na Voyan Shop, czyli moim prawdziwym sklepie w prawdziwym życiu, jeżeli chcecie taką kozacką zbroję, zbrojkę w prawdziwym życiu z wzorem Voyanowic. Jak widzicie, piękne Voyanowice na twojej bluzie, możesz je mieć. Tylko po prostu wystarczy wejść na voyanshop.pl i obczaić. Dobra, w takim razie zabieramy się do budowania. Trzeba to zrobić jakoś w ten sposób. Czekaj, chcę jakoś wykorzystać ten pień. Okej, pyk. O, dobra, coś takiego. Czekaj, cyk, dobra. Będzie git moim zdaniem, coś takiego. Dobra, pyk, pyk, pyk. Dobra, pociągniemy to jeszcze troszeczkę w ten sposób. Okej, to rozwalimy. Tutaj postawimy tak, okej. To też rozwalimy i słuchajcie, z tej strony tak samo, pyk, pyk, pyk. Okej, pięknie. I teraz tak, tutaj będzie szła właśnie tutaj to coś, dach będzie szedł. Tutaj też, czekaj, musimy to rozwalić, okej, pyk. I pyk, 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 pięknie to mamy, dobra. I teraz tak, skoro Nubek miał taki fajny dach, to my też musimy go zrobić. Dlatego zaczynamy, czekajcie, dach najlepiej będzie zrobić chyba... Tutaj biały, tak, tutaj damy biały. Pyk, okej, i lecimy. Raz, dwa, trzy. I tutaj jeden będzie na dole, czekajcie. Pyk, widzicie? Jeden na dole, okej. I teraz drugi, ale drugi zrobimy tak samo, tylko że niebieskim kolorem. I znowu białym. Ha, ale pięknie będzie to wyglądało. Taki prosty sklepik, no mega się wzoruje na Nubku. Nie pomyślałbym nigdy, że będę się wzorował na Nubku, ale trzeba przyznać, ten sklep mu ładnie wyszedł. Ej, nasz też zaczyna ładnie się tutaj prezentować. I tutaj tak zrobimy. O, no i to jest piękne. Dobra, lecimy z tym sklepikiem. Naprawdę będzie taki klimatyczny, co nie? Voyan Team, voyanshop.pl. Pierwsza linia w opisie. Zapraszam do mojego sklepu. Okej. I słuchajcie, jeszcze zrobimy tutaj tak. Pyk, pyk, pyk. Wow, jaki fajny sklepik. Taki nie za duży. Taki przyjazny, co nie? Osiedlowy sklepik, ja bym to tak nazwał, widzowie. Osiedlowy, prosty sklepik. Bez żadnych widzimisię. Prosta piła normalnie, mordeczko. A od tyłu tutaj będzie wejście. Zaraz ogarniemy wejście, tylko sobie tutaj... O, wezmę tako. Czekaj, nie, źle to zrobiłem. Przecież to musi być na zmianę. Raz biały, raz niebieski. Okej, no właśnie. Popełniłem karygodny błąd. I teraz tutaj w tym miejscu można zrobić wejście. Dlatego czekajcie, to bym zamienił w sumie na drewienko. O, zamienimy sobie to na drewienko, żeby troszeczkę się wyróżniała ta podłoga też przecież, bo to nie może tak samo wyglądać. To no, musi być ładnie zagospodarowane, prawda? Musi być, musi być. Okej? I bierzemy dębową płytę. Dobra, i tą dębową płytę sobie stawiamy właśnie w tym miejscu. Pyk. Pięknie, pięknie. Ten sklep będzie niesamowity, mordeczku. Mordeczko, będzie niesamowity. Szefuniu, zapraszam do mojego sklepu. Szefuniu, szefunciu. Najlepsze ceny w Voyan Team. Dobra, tu zrobimy sobie jednak jeden poziom niżej sobie. Obniżymy troszeczkę to wejście, żeby było widać, że to jest takie przejście dla personelu. Wiesz, o co chodzi, mordeczko. Pyk, o. I mamy takie właśnie tutaj zejście troszeczkę niżej. Cyk, okej. I tutaj z kolei zrobimy troszeczkę wyżej. Elo. Chodzimy. O, i tutaj będzie takie fajne, klimatyczne wejście. Dziękuję bardzo. Czekaj, tylko to jeden level zniszczę, okej? I tu dam tak. No, no i spójrzcie. Pięknie. Wchodzimy sobie tutaj. Z tyłu jest wejście do osób obsługujących to miejsce. Tutaj będzie miejsce na magazyn. Wszystko będzie ładnie przygotowane. To mi się podoba, widzowie. Naprawdę, fajnie to się prezentuje. Tylko to bym przesunął o jeden poziom w do przodu. O, właśnie, bo troszeczkę nam to przeszkodziło. Dobra. I oczywiście piasek też, musimy się pozbyć piasku. Dobra, mamy to. Słuchajcie, mamy to, pięknie. I znowu zróbmy tak. Niebieskie, białe, niebieskie. I jest pięknie w takim razie. Okej. Co teraz tutaj? Z tej strony można byłoby zrobić takie mini zamknięcie. Chociaż nie, czekaj. Chociaż spójrzcie, zrobiłem takie podpory, one też całkiem fajnie wyglądają. I na nich mogłyby być jakieś niesamowicie mocne rzeczy. Dobra, mam ramki na przedmiot, więc mogę teraz tutaj postawić na przykład właśnie jakąś rameczkę.
I zamienić. Jakby to zrobić? Skrzyneczka. O, wiem co potrzebujemy. Lejek. Mamy lejek, ponieważ w lejku będzie zapłata. Tak, zapłata za te wszystkie rzeczy. W takim razie, a w lejku też potrzebna jest oczywiście skrzynia. Więc skrzynia w lejku będzie, o właśnie tu, dziękuję bardzo. I tutaj będzie się sprawdzało wszystko, okej. Teraz zróbmy sobie coś takiego. Zrobimy tutaj takie ładne tło. Okej. I tutaj wyznaczymy strefę, strefę zapłaty. Tak, w tym miejscu jest zapłata, więc poproszę tabliczkę. I zapłata. Okej. I robimy teraz tutaj taki znaczek. O, coś takiego. Proszę bardzo, zapłata. Pięknie to wygląda. Dobra. I teraz co? Postawmy tutaj tabliczkę z napisem, co sprzedajemy i za ile. O, ramki na przedmiot. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra, siedem przedmiotów będziemy ładnie mogli tutaj sprzedawać. Chyba, że zrobimy wszędzie tutaj takie leje, co nie, nie tylko jeden. To byłoby w sumie bardziej ciekawe, jakby wszędzie były leje, za które można, w które można byłoby tutaj wrzucić pieniążki, co nie? Dobra, patrz. Postawimy każdą skrzynię z osobna i do każdej damy lej. Dobra, to muszę ogarnąć tylko więcej lei. Dobra, idę po leje. Mam więcej lei i teraz co? Tutaj wrzucamy. Okej. I git, słuchajcie. Chyba wydaje mi się, że git, słuchajcie. Tylko tutaj ta instrukcja jest teraz nieaktualna. O, tutaj wrzucona została tabliczka. Tutaj damy tabliczkę z informacją. Informacja, do lejka wrzucamy pieniądze. Właśnie tak, to musi być bardzo ważne. Najlepiej jakbym to zaznaczył czymś tutaj, żeby każdy to zauważył. O, może coś takiego. O, patrz, dzwon. Patrz na to. Dzwon, informacja, do lejka wrzucamy pieniądze. Właśnie tak, i tutaj będą te przedmioty. Teraz wygląda to świetnie, więc jeszcze to oświetlę sobie tutaj. I oświetlę troszeczkę na górze, ponieważ nie chciałbym, żeby zrespiły się tutaj moby, bo to by odstraszało naszych potencjalnych klientów. Okej, mamy pięknie ułożone pochodnie i możemy teraz spokojnie sobie dać asortyment, właśnie, bo asortymentu tutaj brakuje, więc nad tym musimy popracować. Odłożę sobie te wszystkie rzeczy, które tutaj nie wykorzystałem do końca i na pewno rozwalę tą tutaj tabliczkę, ponieważ jest to moja konkurencja od dzisiaj. Nubek to moja konkurencja. Mamy tak. Koksy, aż 32 koksy. Niezniszczalność Elytra z niezniszczalnością, ale ją przydałoby się naprawić przed użyciem, bo nie ukrywam, no nie chciałbym chyba sprzedawać takiej uszkodzonej, ale mamy tutaj lepszą Elytrę. O, mamy tutaj mega mocny trójząb z lojalnością, więc oczywiście też sobie go wezmę. Będzie mocnym przeciwnikiem. Co my mamy dalej? 64 bloki diamentów, to sobie zabiorę też. Oddech smoka. Jest to też bardzo cenna rzecz. Zastanawiam się, czy ją użyć. Klucz Wojana, ty, sprzedałbym swój klucz? Nie, aż tak to bym nie oszalał. Pakiet O. Pakiet niewidzialności, ale to by... Pakiet to by trzeba było włożyć. Właśnie, ty, ja nie włożę tam więcej rzeczy niż jedna. I to jest problem. Dlatego myślę, że tam trzeba będzie postawić jakąś skrzyneczkę. Dobra, pakiet niewidzialności w takim razie postawimy na wieżę skrzyneczkę. TNT sobie wezmę również, żeby wystawić. I słuchajcie, naprawdę robi się tutaj pokaźna sumka tego wszystkiego. Mamy jeszcze więcej diamentów, mamy jakieś książeczki. Co to jest? Prędkość dusz, aż że szybciej się porusza po tym piachu. Okej. Zbrojkę może swoją sprzedam? Nie, zbrojki nie, bez przesady. Ale co mamy tutaj, ponieważ ten magazyn jest najbogatszy? Co tu się dzieje? Słuchajcie, ile tutaj jest rzeczy. Szczęście 3, jakie mocne książki, nie? Dobra, żółwia skóra, dobra, to na pewno się Palionowi spodoba, więc to zabiorę. Mamy tutaj naprawdę tyle? Myślałem, że mamy więcej tych diamentów i tego wszystkiego. O, to nic więcej? Jak to tak może być? Mamy tutaj jakąś książkę XDD od Wojana. Usługujesz Wojanowi przez cały dzień. O! Wystawmy to! Wystawmy to, błagam. Niech ktoś kupi tą księgę. Dobra. Dobra. To będzie mocna księga. Mocna księga. Cena. Dajmy ją za $1. Okej. Za $1 ktoś będzie mógł mi usługiwać przez cały dzień. Czajcie? Ciekawe, czy ktoś chciałby kupić coś takiego. Przecież to nie ma sensu. Dobra. Słuchajcie, czy możemy włożyć cały stack TNT? Nie, można włożyć tylko jedno TNT, więc to już jest problem. Trzeba to naprawić, dlatego bierzemy sobie skrzyneczkę. I tą skrzyneczkę zamieniamy zamiast tej tabliczki. Elo.
Już nie chcemy się tabliczką. Okej, okay. Zamiast tego stawiamy właśnie to. I również postawimy tutaj. Gdzie jest ta tabliczka? Ej, tabliczka wpadła tutaj. O ty cwaniaku, o ty cwaniaku, ty. Okej, okay. Postawimy tutaj jedno TNT i wrzućmy tu. No i brakuje mi do jednego stacka 3 czy tam 4 TNT. Dobra, tutaj będą. O, spoko. Raz, dwa, trzy. Ok? I teraz powinno być git. Będzie więcej tych stacków TNT, ktoś będzie mógł wykorzystać do czegoś. O lol, raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, za ile wystawiamy TNT? Powiedzmy 4 albo 5 dolarów za stack. Nie, 4 damy. Albo dobra, 5 dolarów za stack. Ok, ok. Ok, to myślę, że całkiem przyjazna oferta. Co mamy dalej? Koksy. Dobrze, koksy też w takim razie trzeba będzie. O nie, znowu wpadło tutaj naprawdę. Koksy trzeba będzie zamienić za skrzyneczki. Więc myk. Dajemy to. I dajemy tutaj koksika. Uwaga, pyk, pięknie. Obracamy koksika, żeby był w naszą stronę. To też. I słuchajcie, postawmy powiedzmy tak 10 koksów? Nie, po 5, ok. Po 5. 5 koksów, za ile? Koksy też są bardzo cenne, bardzo. I to mnie zastanawia, za ile można wystawić. O, mam pomysł. Jeden, o. Koksy. Tak, 1 dolar za jednego koksa. I wtedy po prostu wystawimy je w ten sposób. Elo. I raczej to powinno być wystarczające. Koksy są bardzo drogie, widzowie. No i no, trudne do zdobycia, więc one nie mogą być w jakichś dużych pakietach. One muszą być w taki sposób. Można by je jakoś ładnie tutaj ułożyć. O, w ten sposób, słuchajcie. Ułożymy je tak, żeby tu aż chciało się je kupić. No zapraszam bardzo. Dobra, patrzymy, co mamy dalej. Trójząb. No piękny trójząb. Mega mocny. Wystawmy go. Za ile? Trójząb. Lojal... O, dajmy na dole właśnie. Lojalność. Raz. Raz, dwa, trzy. Cena. Ten ziomek dajmy 10 dolarów. No, to już jest mocna cena za taki trójząb. On zawsze wraca. Ale i tak mamy za małe te ceny. Moim zdaniem powinna być większa. 15 dolarów, ponieważ trzeba też się liczyć z tym, że nie mogę dawać ceny typu 20 dolarów, bo po prostu nikt mi tego nie kupi wtedy za tyle kasy. No, ja bym nie wydał na coś 20 dolarów. Nubek tam wystawił za za 50 dolarów na uczenie gry w Minecraft. Jestem bardzo ciekaw, chciałbym to kupić. I słuchajcie, w tym miejscu postawiłbym, no właśnie, podkan na niewidzialność. Dobra, zróbmy tak. 3 podki za 1 dolara. Podki na niewidzialność bardzo łatwo da się zrobić. I słuchajcie, myślę, że to jest mega zachęcająca cena. Ktoś by na pewno chciał tyle wydać na podka na niewidzialność, więc warto. Dobra, teraz bierzemy sobie tutaj diaksy. Tak, potrzebujemy też diaksy. No i znowu wpadło mi tutaj to. O właśnie, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I teraz w tym miejscu wrzucamy diamenty. I zróbmy tak. Jakiś zestaw tych diamentów. Też musi być coś dla nubka, więc trzeba postawić tutaj nubkowy przedmiot, czyli oczywiście dirta. Dobra, mamy coś takiego. Po 10 diamentów i powiedzmy, że za jednego za jeden zestaw. Za 4 dolary, dajmy za 4 dolary. Tak, TNT też można całkiem łatwo wykopać, po prostu bierzemy sobie taki tutaj bacon i przekopujemy całą ziemię na luzie z szczęściem 3 i znajdujemy mega dużo diamentów, więc za 4 dolary 10 takich bloków diamentów. No i ostatnie, to musi być oferta dla nubka. Oczywiście dirt, chodzi o dirta. Tylko że tego dirta nie mam, muszę dirta zaraz skądś załatwić. Pewnie mam gdzieś w skrzynce, więc oczywiście dla nubka cena niesamowita. Dirt, na pewno nubek będzie chciał tutaj kupić. Cena, powiedzmy jeden stack za 1 dolara, dobra. To jest mega dobra oferta, jeden stack. O, dajmy, on nie wie co to stack, więc ja napiszę mu tutaj wyraźnie 64 za 1 dolara. Tak, idziemy szybciutko po dirta, słuchajcie, no mamy naprawdę, ja nie mogę. Taka oferta w sklepie, to jest niesamowity sklep. Koniecznie kupujcie, reklamujcie mój sklep u innych na kanałach. Także sklep Wojana. O, i mamy żółwią skorupę, który już nie wykorzystaliśmy. A dobra, to wykorzystamy kiedy indziej. Chodźmy sobie w takim razie ogarnąć tego dirta. O, znalazłem skrzynię z fajną ilością dirta, więc to mi się podoba. O, mamy też takiego dirta nieprzerobionego.
Można byłoby mu też to wystawić. Chociaż on ostatnio mówił, że nie lubi takiego dirta, więc może jednak lepiej nie. Okej, mamy naprawdę bardzo dużo tego dirta. I na pewno mu się to spodoba, więc słuchajcie, jest git. Odłóżmy tylko te 52, które nie potrzebujemy i idziemy to wystawić w naszym sklepiku. Sklep na Wojanowicach! Yo, jak to pięknie wygląda. Wyjąglda. Co ja chciałem powiedzieć, w sumie nie wiem. Okej. Pięknie to wygląda, słuchajcie. Sklep na Wojanowicach zrobiony. Dajcie znać, czy kupilibyście coś. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to już się kończy, tutaj już nic nie ma. Kliknij.